imieniem Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejszą celebrację rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu O Stworzycielu Duchu Przyjdź. Każdy sobór, każdy synod i każdy nowy wiek Kościół rozpoczynał intonując Veni Creator Spiritus. Ten hymn jest również najlepszym początkiem V Synodu Diecezji Tarnowskiej, który dziś inaugurujemy i któremu przyświeca myśl i zadanie Kościół na wzór Chrystusa. W historii naszej diecezji odbyły się dotychczas 4 synody diecezjalne. Pierwszy został zwołany w roku 1928 przez biskupa Leona Wałęgę, drugi 10 lat później, w roku 1938, przez biskupa Franciszka Lisowskiego, trzeci po II wojnie światowej, w roku 1948, zwołał biskup Jan Stepa. Natomiast czwarty synod diecezji tarnowskiej, zwołany przez biskupa Jerzego Ablewicza, zakończył się 32 lata temu, w 1986 roku, który był zarazem rokiem jubileuszu 200-lecia diecezji tarnowskiej. Słynący z poczucia humoru papież Jan XXIII, zapytany u początku swojego pontyfikatu, co zamierza zrobić w kościele, podszedł do okna, otworzył je i powiedział: zamierzam wpuścić nieco świeżego powietrza. Tym gestem zapowiedział zwołanie Soboru Watykańskiego II. Wkraczając na drogę V Synodu Diecezji Tarnowskiej, chcemy otworzyć nasz diecezjalny dom na powiew Ducha Świętego, który jest Duchem Stworzycielem, odnawiającym boską świeżością oblicze Kościoła i świata. Jest Duchem prowadzącym stworzenie ku doskonałości i budującym pośród Niego harmonię i jedność. Duch Święty jest także duszą misji ewangelizacyjnej, którą Kościół nieustannie prowadzi i chce jak najowocniej prowadzić również w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. U początku naszego V Synodu wzywamy Ducha Świętego, aby odnowił oblicze tarnowskiego Kościoła. I chociaż nasza diecezja ma piękne i bogate oblicze duchowe, ukształtowane wiarą i świadectwem życia pokoleń naszych przodków, osób duchownych i wiernych świeckich, to jednak mamy także świadomość konieczności ustawicznej odnowy. Jej przejawem jest także nasz V Synod, którego najważniejszym celem jest obranie takich kierunków pracy duszpasterskiej, które najskuteczniej dopomogą współczesnemu człowiekowi na drodze zbawienia. Pragnę bardzo gorąco powitać na dzisiejszej uroczystości inauguracyjnej naszego metropolitę krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze i wygłosi homilię. Księże arcybiskupie, serdecznie witamy Cię w Tarnowie i dziękujemy za życzliwe przyjęcie zaproszenia na tę tak doniosłą dla Kościoła tarnowskiego uroczystość. Serdecznie witam i pozdrawiam przybyłych księży biskupów, arcybiskupa nuncjusza Henryka Nowackiego, biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, biskupów Jana Szkodonia i Jana Zająca z Krakowa, biskupa Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa, biskupa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza, biskupa Piotra Gregera z Bielska-Białej, biskupa Stanisława Jamrowska z Przemyśla. Witam biskupów pomocniczych diecezji tarnowskiej, Wiesława Lechowicza, Stanisława Saleterskiego, biskupa Leszka Leszkiewicza, przewodniczącego Komisji Przygotowawczej V Synodu oraz biskupa seniora Władysława Bobowskiego.
Witam opata cystersów ze Szczyżyca, ojca Dominika Andrzeja Huchera. Serdecznie witam i pozdrawiam księdza kanonika Dariusza Bojczyka, przedstawiciela prawosławnego arcybiskupa Paisjusza, ordynariusza Przemysko-Gorlickiego. Gorąco witam przełożonych zakonnych i wszystkie osoby życia konsekrowanego oraz zgromadzonych kapłanów wszelkich urzędów i godności, a także kapłanów przybyłych spoza diecezji. Bardzo serdecznie witam wszystkich alumnów, diakonów naszego seminarium. Witam członków Komisji Przygotowawczej i Komisji Głównej Piątego Synodu oraz relatorów i wszystkich powołanych członków Synodu. Pozdrawiam wszystkich, którzy włączyli się w dzieło naszego Synodu i w całej diecezji z całą intensywnością modlą się w intencji tego ważnego dzieła. Serdecznie witam przedstawicieli władz świeckich z marszałkiem województwa podkarpackiego, panem Władysławem Ortylem, prezydentem miasta Tarnowa, panem Romanem Ciepielą, panem prezydentem Nowego Sącza, Ryszardem Nowakiem. Witam wszystkie delegacje władz przybyłych z terenu z całej diecezji. Gorąco witam rektorów i pracowników naukowych wyższych uczelni. Witam przedstawicieli służb mundurowych, policji, straży i służby zdrowia. Gorąco witam wszystkie delegacje z parafii naszej diecezji przybyłe na dzisiejszą uroczystość. Serdecznie pozdrawiam i miłością pasterską ogarniam cały lud Boży Tarnowskiego Kościoła, którym szczególne miejsce zajmują naznaczeni krzyżem choroby i cierpienia. Gorąco pozdrawiam rodziny, małżeństwa, młodzież, dzieci oraz wszystkich łączących się z nami dzięki transmisji diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, niech inauguracja Piątego Synodu stanie się dla nas wszystkich wspólnym przebywaniem drogi w rzeczywistym zatroskaniu o nasz Kościół Tarnowski, który pragniemy budować na wzór Chrystusa mocą darów Ducha Świętego w miłującej obecności Maryi, Matki Kościoła oraz wszystkich świętych i błogosławionych naszej diecezji. Proszę teraz kanclerza Tarnowskiej Kurii, księdza prałata Roberta Kantora o odczytanie listu nadesłanego ze Stolicy Apostolskiej na okoliczność inauguracji Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Ekscelencjo, księże biskupie, Jego Świątobliwość Franciszek poinformowany o inauguracji Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej, która będzie miała miejsce w Kościele Katedralnym w Wigilię Niedzieli Dobrego Pasterza 21 kwietnia bieżącego roku, przesyła ekscelencji uczestniczącym w tej uroczystości księżom arcybiskupom i biskupom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego, wiernym świeckim, wszystkim uczestnikom tego historycznego wydarzenia serdeczne pozdrowienie, wyrazy duchowej łączności i dar modlitwy. Ojciec Święty pragnie przypomnieć, że synod jest zgromadzeniem wiernych, którzy dla dobra wspólnoty diecezjalnej niosą pomoc własnemu biskupowi, wspierają go radą, wysuwają postulaty i propozycje pastoralne, sugerują kierunki prac. 30 lat, jakie minęły od poprzedniego synodu diecezjalnego, rodzą zapewne potrzebę oceny, refleksji, retrospektywnego spojrzenia na dotychczasowe kierunki prac duszpasterskiej, na prowadzone dzieła i efektywność podejmowanych działań. Rodzą również potrzebę spojrzenia w przyszłość, by wskazać nowe drogi apostolskiej misji Kościoła lokalnego w kontekście dynamicznie zmieniającej się współczesnej sytuacji społecznej, kulturowej i religijnej. Jego Świątobliwość zachęca, by gremium synodalne, podejmując debatę w świetle wskazań Ewangelii i nauczania Kościoła Powszechnego, zwłaszcza Soboru Watykańskiego II, dokumentów posoborowych oraz najnowszych dokumentów Stolicy Apostolskiej, gorliwie wypełniło zadanie wdrożenia i dostosowania zawartych tam wskazań do potrzeb Kościoła lokalnego. Życzę całej wspólnocie diecezjalnej wielu dobrych efektów płynących z prac synodalnych, a zwłaszcza kształtowania tej wspólnoty w duchu obranego hasła Kościół na wzór Chrystusa.
Ojciec Święty wyraża również nadzieję, że oczekiwana odnowa pogłębi więzy jedności między pasterzem diecezji a kapłanami i wiernymi. Umocni rodziny, uaktywni życie parafii i upowszechni dzieło ewangelizacji. Niech utwierdzi wszystkich w duchu wiary, obudzi pragnienie dążenia do świętości i ożywi świadomość przynależności do Kościoła powszechnego oraz łączności z następcą świętego Piotra. Jego świątobliwość zawierza Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej w modlitwie Duchowi Świętemu oraz wstawiennictwu patronów diecezji, Najświętszej Maryi Pannie, czczonej w tajemnicy Narodzenia, Świętemu Stanisławowi ze Szczepanowa, Świętym Mnichom, Andrzejowi Świeradowi i Benedyktowi oraz Świętej Kindze Dziewicy, księdzu biskupowi, jego współpracownikom, członkom synodu i uczestnikom inauguracji, jego świątobliwość z serca udziela apostolskiego błogosławieństwa. Z chrystusowym pozdrowieniem podpisał arcybiskup Angelo Becciu, substytut sekretariatu stanu. Tak bardzo szczerze, najprościej jak można, niech każdy z nas pomyśli, czy moje serce, mój rozum, moja dusza, moje ciało rzeczywiście są w obecności Pana teraz. A jest to tym bardziej ważne, byśmy to wiedzieli, bo nie zbieramy się na jakimś wiecu, nie chcemy, żeby było folkloru pośród nas dużo, ale zbieramy się na synodzie. I tylko wtedy będziemy mogli doświadczyć prawdy o tym, że nad nami jest potężna łaska Pana. Nie jesteśmy sami. Z nami jest Pan. I tylko wtedy będziemy umieli, albo będziemy uczyli się słuchać tego, co Pan chce powiedzieć naszemu Kościołowi. A jest to tym ważne, że przyszło nam żyć w takim czasie, kiedy nie umiemy słuchać. I myślę, że tak najprościej, jak tylko można, to właśnie my mamy uwierzyć, że Słowo Boga to nie jest byle jakie słowo. I nigdy nie może być dodatkiem do naszego życia, nie może być obok, a z całą pewnością byłoby rzeczą karygodną, gdybyśmy go chcieli używać, żeby poprzeć własne tezy, przemyślenia, to, co chcemy przekazać. Na początku synodu trzeba nam sobie uświadomić, że słuchanie Bożego Słowa to jest czynność religijna. I tylko wtedy, kiedy człowiek ma świadomość tego, że stoi w obecności Pana i jest nad nim Boża łaska i może się otworzyć na tę Bożą łaskę, tylko wtedy to słuchanie jest owocne i jest korzystne dla Kościoła. Trzeba, aby wszyscy ci, którzy tworzą Kościół Tarnowski, a zwłaszcza ci, którzy zostali wezwani na Piąty Synod, umieli tak słuchać i pozwalali, by to słowo ich przemieniało, dodawało odwagi, by się nie bali szukać tych dróg, które chce nam pokazać Duch Święty. A słuchać słowa można owocnie, dobrze i można to słowo przyjmować wtedy, kiedy ci wezwani będą chcieli żyć ogarnięci Bożą łaską i pozwalać tej łasce przemieniać się. Dlatego potężne wezwanie do nas wszystkich, by w czasie synodu i później, aż do śmierci, każdy z nas zadbał o to, by jego serce było wolne od grzechu,
bo zdajemy sobie sprawę, że nie będziemy wolni od złego ducha, który każde dobre dzieło, Boże dzieło będzie chciał ukąsić, czy nawet niszczyć. Trzeba, by nasze serca wolne były od grzechu. A wolne od grzechu oznacza zanurzone całkowicie w łasce Pana. Słuchać Bożego Słowa to mieć w szacunku Pismo Święte i nie rozstawać się z Nim wtedy, kiedy będą obrady, kiedy będziemy dyskutowali, może czasem nawet i kłócili się, kiedy będziemy szukali tego, co dobre dla Kościoła Tarnowskiego. Słuchać Bożego Słowa to z czcią i szacunkiem i bojaźnią uczestniczyć w sakramentach Kościoła. Jest to dla nas wezwanie, ogromne wezwanie, byśmy cenili sobie liturgię i nigdy nie sprawowali jej byle jak, ale zawsze ze świadomością, że jesteśmy w obecności naszego Pana. Słuchać Bożego Słowa to wsłuchiwać się w to, co Kościół podaje nam jako naukę zdrową i pewną. I nigdy nie starać się być mądrzejszym niż to, co zostało nam przekazane. To karmić się tą nauką i na tej nauce odnawiać Kościół Tarnowski. Słuchać Bożego Słowa oznacza dla nas także słuchać naszego pasterza. I w religijnym szacunku i czci przyjmować, że to On prowadzi Kościół po drogach naszego codziennego życia na spotkanie z Panem. Słuchać Bożego Słowa to także słuchać wszystkich tych, którzy tworzą Kościół Tarnowski. Wsłuchiwać się w to, czym żyją, czego oczekują, co chcą nam powiedzieć. I wreszcie słuchać tego Bożego Słowa to umieć także odczytywać te znaki czasu, które są obecne w świecie, w którym nam przyszło żyć. Byśmy nie stali się czymś w rodzaju muzeum, ale byśmy odkrywali, że Pan posyła nas do świata. I tego świata nie trzeba się nam bać. To jest to miejsce, gdzie Kościół ma ewangelizować. Siostry, bracia, w tym czasie, który przed nami, ucieszmy się naszym Kościołem Tarnowskim. Cieszmy się tym wszystkim, co w tym Kościele jest. I odkrywajmy bez pychy, z pokorą, że nad nim jest potężna łaska Pana. Że nad tym Kościołem jest Boże błogosławieństwo. Cieszmy się tym, że to błogosławieństwo było z naszymi przodkami i zostało nam przekazane. I cieszmy się tym, że to, co zostało nam przekazane, możemy dalej przekazywać. Zachęcam i jestem o tym przekonany, że na początku i później w trakcie i po synodzie najbardziej potrzeba nam tego, żebyśmy nie odpadli od Bożej łaski. I proszę wszystkich, a zwłaszcza wezwanych na piąty synod, dobrze się spowiadajcie. Dobrze przeżywajcie spowiedź. I niech łaska Pana będzie zawsze w waszym sercu i w rozumie. Niech tak się stanie. Amen.
Ekscelencjo, najdostojniejszy księże, biskupie Andrzeju, pasterzu świętego kościoła tarnowskiego, ekscelencje księże arcybiskupie, księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, czcigodne siostry zakonne, drodzy bracia i siostry. Dzisiejszy dzień wpisuje się złotymi zgłoskami w dzieje diecezji tarnowskiej, istniejącej na mocy bulli papieża Piusa VI in Suprema Beati Petri Cathedra od 1786 roku, a zatem już 232 lata. Jest to bowiem ten dzisiejszy dzień, dniem uroczystego otwarcia piątego w dziejach Kościoła Tarnowskiego synodu. Jak czytamy w kodeksie prawa kanonicznego, synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych kościoła partykularnego, którzy dla dobra swej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu. W dotychczasowych dziejach Kościoła Tarnowskiego taką pomoc swojemu biskupowi kapłani i wierni świeccy świadczyli już 4 razy. I we wszystkich synodach, które były dotychczas, chodziło o podjęcie 2 zasadniczych zagadnień.
Pierwsze miało charakter prawniczy. Chodziło o dostosowanie prawa obowiązującego w diecezji tarnowskiej do wymogów prawa o wyższej randze. I tak pierwszy synod, zwołany przez biskupa Leona Wałęgę w 1928 roku, pragnął dostosować sytuację prawną diecezji do wymogów kodeksu prawa kanonicznego ogłoszonego w 1917 roku, a także do zapisów konkordatu między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Świętą w 1925 roku. Drugi synod natomiast, zwołany przez biskupa Franciszka Lisowskiego 10 lat później, w 1938 roku, miał za zadanie dostosowanie prawa diecezjalnego do uchwał pierwszego polskiego synodu plenarnego, który odbył się w dniach 26-27 sierpnia 1936 roku na Jasnej Górze w Częstochowie. Minęło kolejnych 10 lat i oto w 1948 roku, tuż po wojnie, u progu epoki zwanej stalinowską, biskup Jan Stępa zwołuje trzeci synod, który pragnie dostosować ustawodawstwo diecezjalne do wymogów ówczesnej, niełatwej chwili. I na koniec czwarty z dotychczasowych synodów, zwołany przez biskupa Jerzego Ablewicza w 1981 roku. Pragnął dostosować ustawodawstwo powszechne do warunków aktualnie istniejących w diecezji, także w świetle ogłoszonego w 1983 roku nowego już, drugiego kodeksu prawa kanonicznego. I to był pierwszy poziom spraw, które były podejmowane przez dotychczasowe synody. Drugi, za każdym razem ten sam, duszpasterski, to znaczy zrozumieć chwilę i czas, i wymogi, i wyzwania o charakterze pastoralnym i odpowiedzieć na nie możliwie adekwatnie, by móc w pełni służyć tej misji, jaką Kościołowi przeznaczył sam Jezus Chrystus. I w tę tradycję poprzednich synodów wpisuje się piąty, rozpoczynający się uroczyście właśnie dzisiaj, 90 lat po zwołaniu pierwszego synodu diecezji tarnowskiej, synod zwołany przez księdza biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. W dekrecie zwołującym ten synod biskup Andrzej napisał, że jego celem jest podjęcie refleksji nad obecną sytuacją diecezji i stanem duszpasterstwa. A hasłem tego synodu jest Kościół na wzór Chrystusa. W tym haśle bez trudu odnajdujemy dwa słowa klucze. Chrystus i Kościół. A to, co je łączy, to słowo wzór. Rysuje się bardzo jasna hierarchia chronologiczna, jeszcze bardziej istotowa. Pierwszy jest Chrystus, a po nim Kościół. Kościół, który z Chrystusa zaczerpnął i nieustannie czerpie swój wzór do pełnienia swej misji w świecie. I stąd
tak ważną rzeczą, jak się wydaje, jest to, aby cały namysł synodalny służył temu, aby nieustannie zgłębiać najpierw tajemnicę Chrystusa, a potem Jego Kościoła. Właśnie dlatego, że Kościół ma nieustannie niejako wpatrywać się w swój wzór w Jezusa Chrystusa i za Nim podążać. A jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii Janowej, Chrystus objawia siebie w tajemnicy życia Trójcy Przenajświętszej. W tej szczególnej komunio Ojca z Synem. I dlatego na prośbę Filipa, Panie, pokaż nam Ojca, Chrystus odpowiedział apostołom podczas ostatniej wieczerzy: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. I ta tajemnica, najwyższa z możliwych, komunii osób boskich, staje się wzorem Kościoła, ludu Bożego, dzieci, córek i synów, powołanych do istnienia przez Boga Ojca, Stwórcę Wszechrzeczy, odkupionych mocą krwi Chrystusa przelaną na krzyżu, zdążających za Chrystusem do tych miejsc, które On w domu Ojca już przygotował, zdążających tam we wspólnocie Kościoła, umacnianej nieustannie Duchem Świętym. To On, Chrystus, wzywa Kościół do otwarcia się na cały świat, także na świat daleki od chrześcijaństwa, na świat pogański, po to, aby nieustannie poszerzał się jako wspólnota Bożych dzieci. I o tym mówią dwa wydarzenia z Dziejów Apostolskich, bezpośrednio poprzedzające tę mowę świętego Piotra, której fragment słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Pierwszym zdarzeniem była wizja świętego Piotra, polegająca na tym, że przebywając w Jafie, zobaczył niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna, czterema końcami opadającego ku ziemi, na którym były nieczyste zwierzęta. I tę wizję święty Piotr następująco zinterpretował, kiedy już znalazł się w domu Korneliusza. Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. I drugie wydarzenie. Chrystus powołuje bowiem ludzi do tej wspólnoty, jaką jest Kościół. I do tej wspólnoty zechciał
wezwać centuriona Korneliusza. I znowu opis Dziejów Apostolskich. Około 9 godziny dnia ujrzał on, Korneliusz, wyraźnie w widzeniu anioła pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. On zaś, wpatrując się w niego z lękiem, zapytał: co, Panie? Odpowiedział mu: poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. Piotr ma rozumieć. Nie ma dla Chrystusa żadnego człowieka skażonego lub nieczystego. A poganin Korneliusz ma wiedzieć, jeśli chce znaleźć pełnię prawdy, ma się zwrócić do Piotra. I stąd, wsłuchując się w to, co Piotr mówił następnie do Korneliusza, do jego krewnych i najbliższych przyjaciół, to prawda, która niezwykle syntetycznie została wyrażona przez świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich. Sprawa Jezusa Chrystusa. Znacie tę sprawę. Rozpoczął swoją mowę święty Piotr. Sprawa, która dotyczy najpierw publicznej działalności Chrystusa, który przeszedł przez ziemię, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A dalej na tę sprawę Chrystusa składa się Jego Pascha, Jego przejście z tego świata do Ojca przez śmierć i zmartwychwstanie. Piotr mówił: Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia. I stąd zadanie apostołów, wyraźnie podkreślone przez świętego Piotra. On, Chrystus, rozkazał nam głosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Chrystusa sędzią żywych i umarłych. Jakże znamienne, że ta mowa świętego Piotra, mowa będąca jakby konsekwencją z jednej strony otwierania się Kościoła na cały świat, a z drugiej strony dążenia świata pogańskiego do Kościoła, by tam poznać pełną prawdę o Bogu i o swoim zbawieniu. Że to wszystko dzieje się i umacniane jest przez Ducha Świętego. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I stąd zadania duszpasterskie, bardzo konkretne, które rysują się przed piątym synodem diecezji tarnowskiej. Po pierwsze, głoszenie ludowi i dawanie świadectwa przez biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych, jego współpracowników i cały lud Boży Kościoła tarnowskiego. Głoszenie prawdy i dawanie świadectwa, że Bóg ustanowił Chrystusa sędzią żywych i umarłych. W czym zawarty jest cały niezgłębiony wymiar eklezjalny tajemnicy Kościoła, który to Kościół swoim nauczaniem ukazuje ostateczne, eschatologiczne perspektywy. Jakżeż nie wpisuje się to
przesłanie, które zawarte jest w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium papieża Franciszka z 2013 roku, gdzie Piotr naszych czasów pisze: jest sprawą żywotną, aby Kościół, przyjmując wiernie wzór Mistrza, wychodził dzisiaj głosić Ewangelię wszystkim ludziom, w każdym miejscu, przy każdej okazji, nie zwlekając, bez niechęci i bez obaw. Radość Ewangelii jest dla całego ludu. Nie może z udziału w niej wykluczać nikogo. A głosić światu Chrystusa, to znaczy pogłębiać wśród ludu Bożego znajomość sprawy Jezusa, co można by nazwać ciągle aktualnym i koniecznym dziełem ewangelizacji i nowej ewangelizacji. Bo trzeba nieustannie przybliżać Chrystusową Ewangelię, która tak głęboko przemawia, jeśli jest głoszona, do serc i umysłów ludzi. Ewangelię, której jądrem jest Chrystusowa Pascha, bo przecież Kościół Tarnowski musi żyć tajemnicą paschalną, jeżeli chce zbliżać się do Chrystusa jako swego wzoru. A zbliżając się w ten sposób i rozumiejąc siebie w tajemnicy paschalnej, zaczynającej się w życiu każdego chrześcijanina, momentem przyjęcia przez niego Chrztu Świętego, odkrywamy to, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu w fragmencie pierwszego listu świętego Piotra. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła. Uświadomić sobie tę godność królewską, to święte kapłaństwo, to z jednej strony jeszcze bardziej zbliżać się do Chrystusa, Króla i Najwyższego Kapłana i Nauczyciela, a z drugiej strony pogłębiać w sobie odpowiedzialność za tę niezwykłą godność i rozumieć to wszystko, co z tej godności wynika. Gdy chodzi o życie Ewangelią, gdy chodzi o dawanie osobistego świadectwa, wiemy, nie jest to łatwe we współczesnym świecie. Nawet w takich wspólnotach i w takich żywych kościołach, jakim jest niewątpliwie Kościół Tarnowski. Szczególny, gdy chodzi o swoją żywotność i przywiązanie do Chrystusa, patrząc na ten Kościół w perspektywie innych kościołów naszej ojczyzny. Nie jest to łatwe, to dzieło ewangelizacji i nowej ewangelizacji,
bo trzeba dzisiaj zmierzyć się z dwoma podstawowymi wyzwaniami. Najpierw pokonywanie sztucznie stwarzanego we współczesnym człowieku poczucia absolutnego, niemal własnego ja. To, co nazywamy egotyzmem, egocentryzmem czy selfizmem. Pokonać tę barierę, tę skorupę własnego ja, od której to skorupy zaczyna się u bardzo wielu dzisiaj ludzi. Wszelkie myślenie nie tylko o sobie, ale i o świecie. Do tego stopnia, że ulega całkowitej zmianie rozumienie pojęcia powołanie. Bardzo często właśnie dzisiaj powołanie to wewnętrzna rozmowa między mną a moimi marzeniami, a moimi usiłowaniami samorealizacji, a moimi sukcesami, zwątpieniami, a może koniecznością rezygnacji z dotychczasowej drogi i szukania nowej. Wszystko zamknięte jest w kręgu własnego ja. A przecież słowo powołanie zawiera w sobie inne słowo – wołanie. Wołanie Boga, także wołanie drugiego człowieka, także wołanie Kościoła, na które to wołanie trzeba się otworzyć, to znaczy najpierw chcieć to wołanie usłyszeć, potem zrozumieć, przyjąć i na koniec w duchu wiary zrozumieć. Za tym wołaniem jest ta prawda o mnie, która staje się drogą moją, jaką ode mnie chce sam Pan Bóg. A to wołanie i powołanie i ta droga ma swoją bardzo określoną przestrzeń. Jest nią święty katolicki i apostolski Kościół. Nie rozumie się dzisiaj tego słowa bardzo już często w takim właśnie źródłowym, oryginalnym sensie. Nadaje mu się zupełnie inny. I to trzeba przezwyciężać, by móc dotrzeć do współczesnego świata z przesłaniem o Chrystusie, który określił się mianem prawdy. I tu jest kolejne wielkie wyzwanie, jako że we współczesnym świecie zanika pojęcie obiektywnej prawdy. Głosi się powszechnie, że jesteśmy w epoce postprawdy, że liczą się narracje sztucznie wzbudzane na naszych emocjach, lękach, ambicjach, uprzedzeniach, bez względu na to, jak naprawdę wyglądają fakty. Przedrzeć się z prawdą Ewangelii, ukazać tę prawdę, którą jest Jezus Chrystus w epoce postprawdy. Niełatwe, wielkie, wręcz konieczne zadanie, jakie staje przed Kościołem Tarnowskim w ramach piątego swego synodu rozważającym aktualne wyzwania i próby. Jak je pokonać? Jak wyjść z tej konfrontacji ze współczesnym światem zwycięsko? Nie ma innej drogi, jak pogłębianie wiary, jak życie tą wiarą. Tak jak to ukazał
w swojej pierwszej encyklice Lumen Fidei papież Franciszek. Pisze tam: wiara, którą przyjmujemy od Boga jako dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło na drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie. Z jednej strony pochodzi ona z przeszłości. Jest światłem pamięci o założycielu, o życiu Jezusa, gdzie objawiła się Jego w pełni wiarygodna miłość, zdolna przezwyciężyć śmierć. Lecz jednocześnie, ze względu na to, że Chrystus zmartwychwstał i przeprowadza nas poza próg śmierci, wiara jest światłem bijącym z przyszłości, które otwiera przed nami wielkie horyzonty i kieruje nas poza nasze odosobnione ja ku szerokiej komunii. Rozumiemy więc, że wiara nie mieszka w mroku. Jest ona światłem dla naszych ciemności. Ale ta wiara nie pozostaje sama w świętym katolickim kościele. Nie jest zawieszona w jakiejś próżni. Ona, ta wiara, nieustannie karmi się. Karmi się Eucharystią. Jakże nie wrócić tutaj do słów pierwszych encykliki ostatniej świętego Jana Pawła Wielkiego, Ecclesia de Eucharistia. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku Ojczyźnie Niebieskiej. Od tego momentu Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. A więc nie tylko Chrystus jako wzór, do którego się zbliżamy ciągle w ten wzór zapatrzeni. Chrystus jako pokarm, dający siłę, aby do tego wzoru nieustannie się przybliżać. Co więcej, coraz bardziej dając się przez ten wzór przenikać. I w ten sposób stawać się autentycznym i coraz bardziej głębokim świadkiem Chrystusa we współczesnym świecie. Kościół żyje z Eucharystii. Kościół Tarnowski, pogłębiający swoją wiarę w Chrystusa, staje przed zadaniem jeszcze bardziej głębokiego, pełnego wiary, karmienia się Chrystusowym ciałem i Chrystusową krwią, co przecież musi przekładać się także na to wielkie, tak konieczne zrozumienie, że Eucharystia, zwłaszcza Eucharystia niedzielna, jest źródłem i szczytem życia całego Kościoła, a więc także w konsekwencji Eucharystia jest źródłem i życiem i szczytem życia każdego chrześcijanina.
To wszystko, jak pisze Jan Paweł II, napawa nas radością. Bo zbliżając się do Chrystusa i idąc za Nim, dźwigając własny krzyż pośród trudności i niekiedy cierpień, nie tracimy przecież ani ufności, ani wewnętrznego pokoju, ani ostatecznie radości. Tej radości, którą wyraził święty Andrzej w momencie, kiedy musiał dać najwyższe świadectwo o swoim Mistrzu i Panie, w chwili, kiedy ujrzał krzyż, na którym miał oddać swoje życie. Ave crux. Ave crux pes mea unica. Witaj, krzyżu, moja jedyna nadzieja. Złączeni z Chrystusem, wpatrzeni w Jego krzyż zwycięski, jesteśmy ciągle pełni wewnętrznej radości. I dlatego Ojciec Święty Franciszek w Ewangelii Gaudium pisał: radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość. Zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje, by odnowił dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo przynajmniej podjął decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie, każdego dnia. Nie ma racji, dla której ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do Niego, ponieważ nikt nie jest wyłączony z radością, jaką nam przynosi Pan. Kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie. Przekona się, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami. Drogi księże, biskupie Andrzeju, pasterzu świętego Kościoła Tarnowskiego, życzymy Tobie i życzymy Twojemu Kościołowi, powierzonemu Twojej pasterskiej trosce przez Pana, aby dzięki refleksji synodalnej odzyskał i pogłębił w sobie radość, że jest z Chrystusem, że głosi Go światu, że może nieustannie, mimo upadków i słabości, powstawać i do Niego się zbliżać i odkrywać, że Pan czeka. Życzymy to Tobie i o to się dzisiaj modlimy, by Pan błogosławił Twoim świętym zamierzeniom. Amen. Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazywanym przez tradycję, a co Kościół jako objawione przez Boga podaje do wierzenia, tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności
podaję w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez papieża, czy też przez kolegium biskupów sprawujących autentyczny urząd nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia. Ja, biskup Leszek Leszkiewicz. Ja, biskup Wiesław Lechowicz. Ja, biskup Stanisław Salaterski. Ja, ksiądz Andrzej Dudek. Ja, ksiądz Krzysztof Bułat. Ja, ksiądz Piotr Cebula. Ja, ksiądz Marcin Baran. Ja, ksiądz Michał Dąbrówka. Ja, ksiądz Jacek Nowak. Ja, ksiądz Robert Kantor. Ja, ksiądz Zbigniew Krzeszowski. Ja, ksiądz Zbigniew Pietruszka. Ja, ksiądz Andrzej Turek. Ja, ksiądz Rafał Wierzchanowski. Ja, ksiądz Andrzej Michalik. Wezwany na piąty synod diecezji tarnowskiej przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła, tak powszechnego, jak i partykularnego, którym do mojego posługiwania, wypełnionego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. W spełnianiu zadania powierzonego mi w imieniu Kościoła będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera kodeks prawa kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają pasterze, jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, którą dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, którą dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.
Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.